spotykamy się dziś w tym szczególnym miejscu przy grobie nieznanego żołnierza, żeby oddać cześć żołnierzom Armii Krajowej, żeby oddać cześć bohaterom, którzy poświęcili swoje życie dla wolnej Polski. 80 lat temu wódz naczelny wydał rozkaz, na podstawie którego Związek Walki Zbrojnej przekształcony został w Armię Krajową. To była Armia Państwa Podziemnego. To była największa armia w historii świata. To była armia, która stanowiła wojskowe ramię Państwa Podziemnego. To była armia, której zadaniem była walka o wolną Polskę. Była walka z niemieckim okupantem. Zadanie zostało spełnione o tyle, o ile mogło być spełnione w tamtych czasach, ale można powiedzieć wprost, że gdyby nie postawa żołnierzy Armii Krajowej, nie byłoby później Solidarności, a gdyby nie było Solidarności, nie byłoby dziś wolnej Polski. A więc to przesłanie, ta postawa stanowiła fundament, na którym zbudowana została dzisiejsza wolna Polska. Postawa żołnierzy Armii Krajowej stanowi wzór dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego. Wiele jednostek Wojska Polskiego dziedziczy tradycje jednostek Armii Krajowej. Żołnierze Armii Krajowej są patronami poszczególnych jednostek Wojska Polskiego, szczególnie w wojskach specjalnych i w wojskach obrony terytorialnej. Dlatego, że ta postawa jest godna najwyższego uznania, jest wzorem do naśladowania dziś i zapewne będzie wzorem do naśladowania w przyszłości. Armia Krajowa w swoim kształcie z czasu, kiedy była najbardziej rozwinięta, liczyła ponad 300 tysięcy żołnierzy, a więc rzeczywiście była to duża siła. Siła zbudowana na woli walki o wolną Polskę, siła zbudowana na postawie ludzi, którzy zostali wychowani w umiłowaniu do ojczyzny. To jest bardzo wielka wartość, to jest bardzo ważna wartość. Dlatego jesteśmy wdzięczni za taką właśnie postawę, jesteśmy wdzięczni za poświęcenie, jesteśmy wdzięczni za to wszystko, co związane jest z etosem żołnierzy Armii Krajowej. Chwała bohaterom!